Drodzy Państwo, 3 800 zaciągamy na finansowanie planowanego budżetu w 2018. Zabrakło nam na realizację zadań zadanych z trzeciej gminy pozarządowej, to 3 800 oraz 1 400 000 zł na odwodnienie ulicy Leśnej. Całość tej pożyczki właśnie będzie się składała na te dwie kwoty. Natomiast jeżeli chodzi w tym momencie na to również stopień zadłużenia gminy Kozakowo, jest on bezpieczny. Całość zadłużenia na dzień 31 grudzień 2018 gminy Kozakowo będzie wynosiło 19 650 000 zł i stanowi to 28% zadłużenia. Spokojnie możemy tą pożyczkę zaciągnąć, gdyż nasze finansowe zaproszenie. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Jak tu pani Basia nadzorowała, to na pewno ten kredyt jest na bardzo dobry warunkach. Pani Basiu, a tak dwa słowa. Może bez wazeliny lecimy dalej. Kredyt jeszcze nie jest wystąpienie do regionalnej izby o wydanie nam opinii na rzecz planowanego zaciągnięcia kredytu. Bo oczywiście opinia do pożyczki tak, tam już warunki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są określone i na warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umowa zostanie podpisana. Natomiast jeżeli długoterminowy, będziemy ogłaszali przetarg zgodnie z zamówieniami publicznymi. To, co ogłosimy przetargu, będziemy mieli w zakresie umów. Oczywiście będziemy starać się uzyskać kredyt bez opłat, ale jakie będą realia, jakie będą banki, które złożą o udzielenie kredytu do gminy, dopiero się okaże po ogłoszeniu przetargu. Możliwość umorzenia ewentualnie? Nie ma możliwości umorzenia kredytu długoterminowego. Kredyt długoterminowy musi zostać spłacony w całości. Natomiast umorzenie może wystąpić w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ale po pozytywnym zaopiniowanym przyjęciu zrealizowanego zadania. Tego dzisiaj nie wiem. Natomiast istnieje. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Państwa, Państwa będzie zacząć uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki. Kto Państwa będzie za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ale jeszcze Adam Pański. Radny Pański puszczy, żeby wyglądał. Tak, ja słabo, znaczy widzę, ale słabo radny pomaga. On ma krótką rękę, dlatego. Samo głosowanie. Będą podnosić. Uchwały w sprawie, zmiany budżetu gminy Kozakowo na rok 2018. Proszę komisję. Zmiany budżetu na 2018 rok są raczej kosmetyczne. Wystarczy zwiększenie z 160 na 460 tysięcy i wprowadzenie wartości na administrację rządową. Energetyczną, mieszkaniową 360. No i utworzenie rezerwy. Także komisja jednogłośnie pozytywnie wraz z autopoprawkami. Dobrze. To mogę dziękuję bardzo. Zaczynamy dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za zmianą budżetu gminy Kozakowo na rok 2018 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozakowo na lata 2018-2025. Podobnie jak budżetem komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały zmiany wieloletniej prognozy
głosowanie jest za zmianą uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018-2025. Bardzo proszę o poparcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie było takiej. Dziękuję. Zostało wyczerpanie projektu uchwały. Przechodzimy do punktu odpowiedzi na interpelacje i dalej uchwały. Proszę. Dacy nam dużo pory, ale postaramy się jednak na to, co jest możliwość odpowiedzieć na bieżąco. Rada Miasta Wrocławia, godziny popołudniowe sesji komisji. Myślę, że to jest bardziej do przewodniczącego rady, do przewodniczącego komisji, także w tej chwili nie powinien odpowiadać. Odnośnie apelu do wojewody, myślę, że była dyskusja w ostatnim porządku, także już zostało chyba wyjaśnione. Pytanie, na które nie wiem, ciężko mi się w ogóle odnieść interpretację tego pytania, dlaczego nie umożliwia rozbudowę kawerny. Odpowiedź jest jednoznaczna, z tym nie umożliwia. Także nie zamierzam kontynuować tej dyskusji. Na jakiej podstawie PEMIK eksploatuje kanał w trasach naszego? Po prostu nie odpowiem. Było to pytanie wcześniej, nie będę chciał tego odpowiedzieć, czyli nie odpowiem. Co z ulicą Jarzębinową? Tak? Pani Rada, chcesz powiedzieć? Tak, ale chciałam jeszcze. Jeśli czytamy to studium, to dziś wykreśliliśmy niektóre zapisy, które to według mnie umożliwiają. Chodzi o zbiorniki na gaz, na paliwo, na wodę, na powietrze. Czyli dajemy takie przesłanie, po co to czynimy. To my jesteśmy, ja też byłam przekonana, że to będą zapisy związane z ekonomią. Okazuje się, że trzeba teraz pilnować, że wnioski, które są w planie wojewódzkim, muszą być ujmowane, muszą, nie muszą, to są różne wnioski, tak zwane te, które ze wskazaniem o objęcie i te, które są rekomendowane, ale u nas jest taka nadgorliwość. Także proszę, nie wiem, kończymy w tym roku kadencję, żeby takich numerów nie było po prostu. Krótko się odniosę, bo jest w punkcie odpowiedzi. Podczas sesji żeśmy to wyjaśnili, że zapisy, o których rozmawialiśmy, były w kategorii uwarunkowania, a nie kierunki rozwoju. W żaden sposób to nie umożliwiało rozbudowy kawy czy czegokolwiek innego. Pytanie nadal pozostawiam bez odpowiedzi, bo pytanie nie ma sensu. Będę kontynuował dalej. Co z ulicą Jarzębinową? Był wniosek, żeby w ogóle postawić ograniczenie 3,5 tony na ulicy Jarzębinowej. Na chwilę obecną to trzy budynki. Budują się następne, mieliśmy wizję lokalną. Na razie takie ograniczenie nie będzie, ponieważ no, trzeba jakoś umożliwić budowę pozostałym mieszkańcom. Możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że postawił się dwa domy i wszystkie pozostałe mają zakaz budowy, bo będą jeździć. No, droga jest szutowa, jest w stanie, jest. Także na chwilę obecną nie będzie tego ograniczenia. Deweloper ma wskazanie, aby korzystał z ulicy Łąkowej czy Okrężnej, to korzystać. Według mnie to chyba na razie nie ma takiego wskazania, że ma korzystać stamtąd. Nie ma ograniczenia do 3,5 tony na odcinku Jarzębinowej, czyli on może wjechać na podrogę w tym przypadku. Tylko jednocześnie ja wiem, w przeszłości był dobry zwyczaj, że kiedy ktoś rozpoczynał inwestycje, musiał ułożyć płyty jumbo, czy to robiła gmina, czy to robił inwestor, ale nie było czegoś takiego jak rozjeżdżanie terenu czy ulicy. Droga techniczna. Tak, to po prostu, to było w jego interesie i tym sposobem nie było takich problemów. Masz, mamy, ja to odpowiem w ten sposób. Jak wiadomo, mamy cały szereg dróg gminnych nieutwardzonych kompletnie niczym, gdzie jest nawierzchnia szutowa. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz gmina układała takiekolwiek płyty jumbo pod budowę czyjejś inwestycji, nie utwardzając mieszkańcom, którzy już mieszkają ileś lat. Także gmina na pewno tam nie będzie żadnych nakładów ponosić. Tam w tej chwili trwa budowa, a z tego że nie jednego domu, tylko w ramach dwóch albo trzech, o ile się do drogi dobrze orientuje. To trzeba mieć świadomość, jeżeli czy przy ulicy są w tej chwili chyba trzy budynki, docelowo może powstać ich, o ile się nie mylę, ze 30 albo 40, to nikt w tej chwili nie będzie robił takiegokolwiek ani ograniczenia w tonażu, ani na szybkiego jakiegoś utwardzenia budowych innych budynków. No tych, bo były te później po wykonaniu inwestycji, płyty były zbierane, przewożone w inne miejsce,
Także nie było takiego modelu. Tylko, że gmina, można? Gmina inwestując nie na swoim, po prostu narusza, jak to ustawało klasa publicznych i wiąże się to z gminą. To jest naruszenie dyscypliny finansowej. To są drogi gminy, panie radny. Ale nie, ale jeżeli jest od dewelopera, panie przewodniczący. Nie, to proszę, panie burmistrzu. Dobrze, będę kontynuował. Żeby zaraz później pole nie przedłużać tego. Pan Jerzy Stankiewicz. Kiedy spotkanie z rybakami? My w tej chwili czekamy na, właściwie to powinno już być w niedługim czasie, pozwolenie na budowę dotyczące przystani w Meklinkach. Uzyskamy tego dokumentu, na tym takie spotkanie zorganizujemy i poruszymy cały szereg tematów, które chcemy z rybakami poruszyć. I rybak morski, tak? Ogólnie z rybakami mamy dużo tematów gdzieś tam do poruszenia, także na pewno będziemy takie spotkanie organizować, ale o tym nie jeszcze dokładnie powiemy. Czy termin będzie podany tak do publicznej wiadomości, czy to raczej będzie... Nie, to nie będzie do publicznej wiadomości. To ja poproszę o radnych, żeby powiadomić o tym spotkaniu. Dlaczego? Dlatego, że jestem radną, między innymi z Mechelinek i te problemy mnie interesują. Także proszę na to. Czy otrzymaliśmy wyniki badań z rozwoju z Morskiego i Cytrynu Płackiego, tak? Tak. Według mnie, przynajmniej ja nie kojarzę, żebyśmy takie wyniki otrzymali. Jeżeli byłby taki wniosek, chyba że takie... radio było to ja też usłyszałem, wystąpiłem takie wyniki. Zbiornik numer 2 na osiedlu Harmony. Ja w ostatnim czasie spotkałem się z dokumentacją na rozbudowę sieci albo do czegoś kanalizacyjnej, bo uzgodnienia, dopóki ten drugi zbiornik nie zostanie wybudowany. Także nie uzgodniłem dalszej rozbudowy sieci na tym osiedlu, dopóki te pierwsze etapy nie zostaną zakończone. Czekamy na budowę zbiornika. Dziękuję bardzo. O to chodzi. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicy Maciejkowej. Myślę, że temat to jest do szerokiej dyskusji, bo mam też duże sygnały, że od mieszkańców, którzy czegoś takiego by niestety nie chcieli. Udział członków komisji społecznej w objazdach w sołectwach. Nie wiem, czy jeżeli taki byłby wniosek całej komisji, bo nie wiem, czy to jest sens. My chcemy zrobić objazdy głównie z sołtysami, z referatem gospodarki komunalnej, z PECO. Mają być objazdy typowo gospodarcze. Jeżeli faktycznie cała komisja by chciała w takich objazdach uczestniczyć. Przedstawiciele. Ja już mówimy w tej chwili o całej komisji. Nie wiem, czy przedstawiciel, czy delegować kogoś. Wystarczy, że pani Lucynka. To znaczy, ja właśnie mówię do... W związku z tym, że pewnie będzie to organizowane w czasie pracy. Tak, w sobotę. To w sobotę. Będę delegować radnego Stanki. Dziękuję pani przewodnicząca za zaufanie. Myślę, że temu służy wniosek pani. Dziękuję bardzo za zaufanie. Ale kolega... Przyłożę się swoim miejscu. Dobrze. Teraz radny Józef Mencer na prawa ulicy Gronowej. Właściwie pan. Ale odpowiem, jak jest pytanie, to odpowiem. Pan Józef Mencer tak naprawdę już sam odpowiedział na pytanie, które zadał. Myśmy już zgromadzili płyty z ulicy Grzybowej na ulicy Gronowej. Mamy w planach na wiosnę te płyty włożyć, żeby dojazd do tego przedszkola na tyle, jak jest możliwe, żeby poprawić. Na prawo ulicy Pomorskiej przy ulicy Chmielnej zgłosimy do zarządu dróg powiatowych. Problemy na osiedlu Harmony, o tym mówił pan Józef Mencer, tak samo mówili mieszkańcy, no to przyjmiemy to wiadomości. Pan radny Adam Fajks tak samo wypowiedział się w temacie problemów mieszkańców przy ulicy Harmony. Nie będę opowiadał, to dosyć szeroki temat. Nie mam. Pani radna Beata Gloza, urzędnicy świeci na ulicy Gminy Maska. Proszę, przedstawicie PEKO, zapiszę sobie i czekamy do ich roli. Drodzy Państwo, ja bym bardzo prosił o taką sprawę. Najpierw pan dokończy. Jak to dokończy? Bo już... Trochę kultury, kolego. Trochę kultury. Bardzo proszę o spokój panowie radni. Pani radna Lucyna Sol, co z harmonogramem budowy tej ulicy? Ja już słyszałam odpowiedź, dziękuję. Dokładnie. Pani Wiktoria Siwińska, zakup armatki śnieżnej. Ona jest na czasie. Nie wiem. Tak naprawdę co najwyżej możemy sprawdzić, jaki byłby koszt zakupu i koszt eksploatacji i przedstawić w najbliższej czasie. No to by radny chciał. Będzie mroczny, tak to nie wiem. Ale to jest pani Wójcie, pan widząc dalej za tym wnioskiem, może mało wyciągnąć. Armatę tak, ale nie śnieżę. Mirek jest na emeryturę, kupię. Proszę. Ale nie śnieżę. Proszę. Proszę. Proszę.
szanowni radni, postaramy się z naszej strony sprawić przynajmniej koszt takiej armatki, koszt eksploatacji, przynajmniej przedstawić, żeby Państwo... To jeszcze musi być krak do odbijania, bo sama armatka nie załatwia. Zrobimy, że gwiazd lecz i gielitowy. Pan Rady Marcin Kowicki naprawa molo pływającego w Rewie. Myślę, że trzeba się nad tym mocno zastanowić, bo mieliśmy dzisiaj też rozmowę na temat możliwości budowy tego przedłużenia pomostu. Tak naprawdę ze względu na decyzję RDOŚ, która nas bardzo mocno ogranicza, możemy zrobić to tylko jesienią. Ze względu na to, że musimy tam jeszcze spełnić szereg formalnych, pełną dokumentację na to zrobić, bo mamy to w formie zakupu, który budowy. Nie wytrzymaliśmy się w tym roku jakiegoś doraźnego remontu, nie zrobimy, zanim ta taka dozbudowa, przebudowa czy rozbudowa. Chodzi o takie natychmiastowe uzupełnienie desek, chociażby na tym takim trapie zejściowym z tej części stałej, już tam brakuje desek, to po prostu ktoś postawi nowy i dojdzie do wypadku. W takim przypadku na pewno przemyślamy się, żeby takie rzeczy, takie drobne rzeczy dojechać. Z tego co ja zapisałem, to chyba wszystkie wnioski odpowiedzieli. Ja jeszcze odpowiadając na wniosek pani radnej Piotrowskiej o zmianę tych godzin. Ustawy stanu jasno określają kompetencje uwolnienia przewodniczącego do zwoływania sesji miejsca terminu, tak samo komisji, przewodniczących komisji, więc tutaj ja uważam osobiście, że godzina 14 na sesję jest to jak najbardziej optymalna godzina. Tak samo uważam, że godziny południowe czy przedpołudniowe na komisji również, bo wtedy mamy bezpośredni dostęp do wszystkich merytorycznych pracowników, którzy w żaden sposób nie są zobligowani do tego, aby w godzinach popołudniowych przychodzić i referować nam drażliwe i ciążące nam tematy. Stąd będę podtrzymywał swoje stanowisko, sesje będą na pewno o godzinie 14. Co do komisji, myślę, że to jest przede wszystkim kwestia przewodniczącej komisji, ale uważam, że praktyka stosowana od 2 lat jak najbardziej się sprawdza. Ja chciałam przekazać taką informację z przeszłości, z innej komisji popołudnia. I sesja rozpoczynała się na przykład o godzinie 16. Ja nie wyobrażam sobie komisję czy sesję rozpoczynającej się godzinie, nie wiem, na przykład 18, bo całym dniu pracy radnych również radni pracują i siedzieć potem na przykład godzinie 23, 24. Ja złożyłam wniosek, są takie oczekiwania. Ja nie wszystkich mieszkańców, ale tych zainteresowanych jest taki. Ale mogli dzisiaj przyjść. Zainteresowanych mieszkańców. Ci, co byli może dzisiaj przyszli, są zajrzeć, przychodzą ci za. Ja tylko przypomnę pani radna pani wniosek między innymi, który pani podpisywała sesji nadzwyczajnej, w temacie zalewania. Tam również państwo wskazaliście godzinę 16. Pamięta pani ile osób przyszło? Pamiętam oczywiście. Zgadzam się, że te wydaje się przyzwyczajenie na tą godzinę 14, że jest. No to tak, nie jest to pani radna, żadne. Ja przekazałam. To znaczy, może w tej kwestii. Byłam jedyną osobą, która bardzo mocno uchwalała tej kwestii. No nie, nie jedyną. Tak naprawdę, jak sobie przypomnicie, wszyscy położyli ogony po sobie. Tak się stało. Doprowadziliśmy do tego, że mamy w tej chwili obrady komisji rady. Przez 2 czy 3 lata nikt nie zgłaszał co do tego żadnych tych. I nagle przychodzi, nie wiem, kampania wyborcza i nagle coś się dzieje i okazuje się, że jednak źle robiliśmy. Ja od 2 lat biorę urlop, żeby przyjść na sesję, a w tej chwili państwo twierdzicie, że o, teraz może byłoby inaczej. No, zastanówmy się. Liczba noga pojedyncza. Ja uważam, że to jest po prostu nieprawda. To jest wniosek, ja złożyłam wniosek, przewodniczący się odniosł, nie, przewodniczący swoje stanowisko wypowiedział. No i zakończę. Czy wszyscy Państwo są usatysfakcjonowani odpowiedziami? Nie, to nic nie zmienia. Ale wszystkimi generalnie. Pani radna wcześniej się zgłaszała, pani radna Groza, więc czy otrzymuje pani chęć zadania? Nie.
Czuję się wywołany do ambicji pan wójt mnie tutaj tak troszeczkę wywołał. Proszę Państwa, przedsiębiorstwo usług komunalnych Peko współpracuje bardzo dobrze tutaj z referatem komunalnej ochrony środowiska. Uważam na to, nie ma żadnych zakłóceń. I uważam osobiście, plus nie tylko moje zdanie, 90% śmieci na ulicy, to co Pani Radna wymieniła, jest, pochodzi od podwykonawców, którzy pracują u deweloperów, biorą od deweloperów, powiem im po imieniu, pieniążki za wywiezienie śmieci, niestety nie wywożą tych śmieci, w stosowne miejsca, bo by tam musieli zapłacić. Brzydko mówiąc, wyjeżdżają na z tej drogi technicznej, nie powiem, której jednej, drugiej, wyjeżdżają i najbliższy ruch rzucają. I drodzy Państwo, a tu jest się kłania trasa sołtysów. I to widać, w których sołtysach jest dobrze, a w których jest bardzo dobrze. I uważam, że teraz mamy tak dobrze zrobione z odkładami, worki, nie worki. Drodzy Państwo, świadomy użytkownik, mieszkaniec ma tyle worków, że na pewno nasi mieszkańcy nie wyrzucają, panie sołtysie, nie wyrzucają śmieci na pewno my z Kozakowa nie podwozimy śmieci na opłatach Kozakowskiego. Także uważam, jeżeli ktoś wyrzuca, to na pewno wyrzucają to mieszkańcy, nie gminy Kozakowo. Wyrzucają ludzie, którzy biorą za to pieniądze, podwykonawcy i po prostu w związku z powyższym składam wniosek tutaj, panie wójcie, o częstsze monitorowanie przez Straż Gminną ulic ogólnie gminy Kozakowo w pobliżu budowanych osiedli. Dziękuję bardzo. Ale teraz jako przedstawiciel tego macie zapisane, że wszelkie śmieci, które są dodatkowo leżą gdzieś po obozie, musicie likwidować. Panie wójcie, najważniejsza jest profilaktyka, a nie wyrywanie zębów. Także ja mówię proszę. Proszę się przedstawić. Wuj tam coś tam. Oczy, a my nie wiemy, z kim rozmawiamy. Zamykam dyskusję, tylko podaję pytanie, czy wszyscy Państwo są usatysfakcjonowani odpowiedziami? Czy ktoś sobie na piśmie życzy? O śmieciach niespecjalnie, bo nie wiem, który sołtys nie zbiera. Ale ja powiedziałem, że sołtys nie zbiera. Ja powiedziałem, że może źle siedziałeś na to i źle usłyszałeś. Mi się wydaje, że moment, ja chciałbym ochronić mojego kolegę, tego, który powiedział, że sołtysi są dobrzy i bardzo dobrzy, także nie należą. Nie tak, ale nie znaczy, że nie należy pracować. Dobrze, przechodzimy tylko jeszcze. Panie Przewodniczący, po się w punkcie interpelacji, specjalnie tutaj zostałem i na pewno Pani Mirosławy, Pani Rady Piotrowskiej, bo to, co słyszałem, Pani nie wymaga odpowiedzi, znowu są decyzje. Ja powiem tak. Na jednej sesji wójt odpowiedział, na drugiej pani Gruwarczyk trzy pisemne poszły odpowiedzi na temat, dlaczego wójt nie odwoływał się w decyzji. Uważam, że nie było takiej możliwości, ponieważ ta decyzja środowiskowa nie może nawiązywać ani do prawa budowlanego, ani do innych ustaw. To jest decyzja środowiskowa. Nie wiem, jakie są oczekiwania pani radnej. Dobrze by było, żeby pani to sprecyzowała. Bo ja się podpisuję pod tym pismem na całą stronę i właściwie nigdy nie wiem, co to pani wystarczy. Czy to wystarczy i co pani i za chwilę słyszę na sesji, tak jak dzisiaj, że nie udzielono odpowiedzi zgodnie z oczekiwaniami i merytorycznej. Ja uważam, że jest udzielona merytoryczna odpowiedź i dobra odpowiedź. Jeżeli pani ma oczekiwania, to niech pani to sformułuje. Czego pani się spodziewała? Ponieważ myśmy za każdym razem, jak to też dwa pisma, jedno, drugie, w gronie referatów trzech spotykali się i planowanie przestrzenne, inwestycje. No my, bo takie mamy rodzaj pracy, wystosowaliśmy dwa pisma, te wszystkie żądania gminy wójta oczywiście zostały uwzględnione w tej decyzji. No i jestem w kropce. Ale zawsze mam taki niedosyt, ponieważ zawsze na sesji jest pytanie, dlaczego? No wy Państwo to odbieracie tak, jakby to wójt albo referat, nie daj Boże, gospodarki komunalnej źle odpowiada. Takie wrażenie ja mam i myślę, że tutaj ci ludzie, którzy tutaj byli, też takie wrażenie mają. Myślę, że proszę sprecyzować, ja nie mówię złośliwie. Ja mówię po prostu, niech Pani to sprecyzuje, o co tu chodzi, o co, bo ja naprawdę nie wiem.
Ja też nie chcę, mogę? Pięć odpowiedzi było. Pan Wójt, pani Browarczyk, trzy pisma tutaj. Razem pięć. To jest podobne pytanie, jaka będzie pogoda, panie Dobrze, myśmy... No, zakończyliśmy ten punkt. Jeżeli pani będzie w następnej sesji, to proszę to doprecyzować. Proszę pani przerwać, to pan jest też. Chociażby tego... Panie, panie, nie, Kierownik odpowiedział, zastępca odpowiedział. Będziemy no. Ja bym chciała właśnie... Na następnej sesji, jeżeli będzie pani dalej pytać, to dobrze, przechodzimy do jednego punktu. Sprawy dotyczące pracy Rady, właśnie komisji. Komisja Społeczna. Komisja do Spraw Społecznych i Edukacji odbyła się 6 lutego. Oprócz procedowania projektu zapoznaliśmy się z informacją statystyczną, taką prognozą statystyczną na temat liczby dzieci w placówkach szkolnych w roku szkolnym 2018-2019. Ze względu na liczby wprowadzone ze względu na to, iż w zeszłym roku już komisja podjęła taki wniosek, aby zwolnić w szkole podstawowej w Mostach, zwolnić salę, którą zajmuje grupy zerówkowe w tym roku. Dlatego też tutaj zobligowaliśmy wójta do rozmów z referatem oświaty i mamy nadzieję, że już chce nam się miejsce zwolnić też w szkole w Mostach, no ale to się wiąże też z zagospodarowaniem miejsc dla wszystkich innych dzieci przedszkolnych. Podjęliśmy również plan pracy na 2018 rok. W sprawach bieżących podjęliśmy dyskusję na temat regulaminu udzielania stypendium, przymierzając się do jego zmiany. I na przyszłej komisji już będziemy procedować projekt uchwały, który przygotuje nam pani kierownik Rady Oświaty. I jeden wniosek w związku z pismem mieszkańców osiedla Harmony i tematyką dzisiaj już tutaj na początku sesji, która się odbyła i jest napisana. Komisja jednogłośnie zawnioskowała o zwrócenie się dwuterminowe do nadzoru budowlanego o sprawdzenie zgodności wykonanej zabudowy powyższego osiedla z wydanym pozwoleniem na budowę i obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni. Jeszcze jeden wniosek, bo przynajmniej nie zabrał się szkoły. A to może najpierw ten jeden raz. No myślę, że po tym, co tu dzisiaj usłyszeliśmy, jakie bardzo zasady przy ustawie tego rozwoju. Także to nie bardzo dyskutować, także kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku z komisji. Powiem, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Ja bym poprosiła, żeby to było, bo to będzie powiatowy. Tak, pytanie ten. Z powiadomieniem wojewódzkiego. Pismo dotyczyło i z powiadomieniem wojewódzkiego od razu na drogę. Nasz powiatowy jest z tego też już specyficzny. I tak, kolejny wniosek, który pominęłam, ale właśnie związany z tematem i prognozą na temat wzrostu liczby dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych, podjęliśmy wniosek o konieczności budowy kolejnego publicznego przedszkola w gminie Kostakowo do roku 2020. Bez wskazania konkretnie na tej bazie. Bez wskazania. Domyślnie. Ale rozmawialiśmy o listach. Jaka była wizja? Jak można brać? Wizję przedstawił może tak obrazowo najbardziej pan wójt, który stwierdził, że jeżeli ten Pogórze ma swoje przedszkole, Pogórze zbuduje nowe przedszkole, no to w kierunku północnym przyszło jakieś most. Stolica rejonu tamtego północnego, to jest most. Tak zwanego obwodu. A kierując się przepisami oświatowymi, to powinny być najbliżej zamieszkania dziecka. Takie tak, zarazem przepisy. Dobrze, zatem kto z Państwa będzie